Na pytanie, czy każdą lekturę trzeba przeczytać, najkrócej mógłbym odpowiedzieć: Oczywiście, że nie trzeba, choć zawsze warto próbować. Jeśli taka odpowiedź jest dla Was wystarczająca, to dziękuję za uwagę. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Ale jeśli ciekawi Was, czemu tak uważam, to zapraszam do dalszego oglądania. Zacznijmy przewrotnie. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co możecie stracić, jeśli nie przeczytacie waszych szkolnych lektur. Przede wszystkim możecie stracić dostęp do naprawdę ciekawych, wciągających i wieloznacznych utworów literackich. Oczywiście to nie tak, że każda lektura jest taka świetna. Sam zresztą mam alergię na słowa najwibitniejsze i arcydzieło. Wychodzę jednak z założenia, że w każdej lekturze przerabianej w szkole da się znaleźć coś ciekawego, co zresztą staram się wam udowodnić w swoich opracowaniach. Nie czytając lektur, możecie się też zbłaźnić w towarzystwie, bo zaskakująco często w mowie potocznej nieświadomie korzystamy z powiedzonek czy kontekstów zaczerpniętych z literatury. I możecie zaliczyć przypał, gdy wyjdzie na jaw, że nie ogarnęliście o co chodzi. Co więcej, orientując się w literaturze, możecie zabłysnąć w towarzystwie, pokazać się jako ludzie inteligentni i oczytani, a rzucając jakąś ciekawostką, możecie zaimponować jakiejś lasce czy gościowi. Dzięki lekturom będziecie też mogli zrozumieć, dlaczego my, Polacy, mamy takie, a nie inne cechy, bo utwory powstające na przestrzeni dziejów odzwierciedlają, co ludzie wówczas myśleli, jakie mieli cele, marzenia i plany. Istnieje też pewne prawdopodobieństwo, że nieprzyczytanie lektur w szkole pozbawi Was całkiem sporej kasy. Jak to? Wyobraźcie sobie, że pójdziecie do jakiegoś teleturnieju i tam dostaniecie pytanie o szczegóły z lektury, a że nie przeczytaliście i to się nie utrwaliło, no to szanse na wygrane maleją. No dobra, umówmy się, nie są to jakieś wielkie korzyści. Jak nie przeczytacie w swoim życiu ani jednej lektury i będziecie jechać tylko na streszczeniach czy opracowaniach, to też będziecie mieć jako takie pojęcie o literaturze i uda wam się zdać maturę z lepszym czy gorszym wynikiem. Poza tym, przeczytanie lektur w trakcie waszej edukacji nie sprawi, że będziecie w przyszłości mieć większe szanse na rynku pracy od tych, którzy nie czytali niczego. Ale czy na pewno? Jak pokazuje cała masa badań naukowych, czytanie daje sporo umiejętności, które mogą przydać się w przyszłej pracy. Czytanie pobudza kreatywność, poprawia pamięć, uczy cierpliwości i skupienia się na jednej rzeczy, czy pozwala dostrzegać logiczne związki pomiędzy zdarzeniami. Zwiększa też zasób słownictwa oraz uczy poprawnego pisania i wypowiadania się. Te wszystkie korzyści wynikające z czytania mogą przydać się już na etapie ubiegania się o pracę. Bo rozmowa kwalifikacyjna trochę przypomina speed dating. Podczas szybkiej randki dwoje nieznajomych musi w krótkim czasie trochę porozmawiać, opowiedzieć co nieco o sobie i próbować zainteresować sobą drugą osobę. I albo pojawi się chemia i obie strony wyrażą chęć dalszej znajomości, no albo nie i każde pójdzie w swoją stronę. Bardzo podobnie jest na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której najważniejsze jest pokazanie siebie z jak najlepszej strony czym bardzo pomagają skille wyrobione podczas czytania. Jak pokazały różne badania, w trakcie kontaktu z nową osobą występuje efekt pierwszego wrażenia. To w pierwszych kilku chwilach kształtuje się obraz nowo poznanego człowieka, a to będzie poważnie wpływało na dalszą relację. Jeśli więc na pierwsze pytanie rekrutera odpowiecie z polotem inteligentnie i logicznie, korzystając z umiejętności wykształconych między innymi podczas czytania, Będziecie mieli przewagę nad innymi osobami, które także ubiegają się o to stanowisko. Nie trzeba chyba też dodawać, że pozostałe skile wynikające z czytania mogą przydać się w różnych miejscach pracy i na różnych stanowiskach. No dobra, ale przecież można czytać cokolwiek, a nie koniecznie lektury szkolne. Z jednej strony to prawda. Generalnie dobrze jest czytać i oczywiście zachęcam was do sięgnięcia po różne książki. Z drugiej jednak strony, życie pokazuje, że to w czasach młodości szkolnej macie najwięcej czasu wolnego na czytanie, a wraz z wiekiem i kolejnymi obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi tego czasu jest zwyczajnie coraz mniej. Tym bardziej, że jak przekonywał ojciec maty, żeby osiągnąć sukces, trzeba pracować po 16 godzin na dobę, więc no nie ma czasu na życie, a co dopiero na czytanie. A z trzeciej jeszcze strony lektury szkolne są obowiązkiem ucznia, a generalnie dobrze jest wywiązywać się ze swoich obowiązków. Ale dobra, no nie przesadzajmy, przecież nic się nie stanie, jeśli jakieś lektury nie przeczytacie, czy wspomożecie się streszczeniem. Absolutnie się z tym zgadzam, a nawet pójdę jeszcze o krok dalej, bo moim zdaniem, tak jak mózg musi zapominać, żeby móc zapamiętywać, tak trzeba odkładać czytanie, żeby móc czytać. Jak to? Zgodnie z moim doświadczeniem, ale nie tylko, bo słyszałem też te opinie wśród moich znajomych, już po pierwszych kilkudziesięciu stronach jestem w stanie stwierdzić, czy dana pozycja mi odpowiada, czy też nie. Jak dla mnie kluczowych jest pierwszych 50 stron, i nawet jeśli już po kilku pierwszych stronach jestem niemiłosiernie znudzony, to w miarę możliwości staram się dotrwać, aż nie dojrzę na kartce magicznej liczby 50. Wydaje mi się, że w przypadku mojej relacji z książkami decydujący jest wspomniany już wcześniej efekt pierwszego wrażenia. Jeśli wciągnie mnie fabuła, spodoba mi się sposób prowadzenia narracji czy wkręcę się na tyle, że zupełnie stracę poczucie czasu, to jest ogromna szansa, że doczytam te pozycje do końca. Jeśli jednak nie znajdę w książce nic ciekawego, albo szybko się znudzę, albo znajdę błędy logiczne czy fabularne to doczytuję do tej 50. strony i bez żalu odkładam książkę na półkę i raczej już do niej nie wracam no chyba że to lektura którą zamierzam omówić na kanale wtedy nie ma bata muszę doczytać do końca myślę że podobny mechanizm odkładania rozpoczętych już książek można zastosować właśnie przy lekturach Moim zdaniem nie ma sensu z góry zakładać, że coś jest głupie, nudne czy bez sensu, tylko dlatego, że to szkolna lektura, którą ktoś napisał bardzo dawno temu. Warto wypożyczyć lekturę i przeczytać te kilkadziesiąt stron, a dopiero potem zdecydować, czy jedziecie z tym dalej, czy jednak nie dacie rady i musi wjechać streszczenie. Od siebie mogę wam podpowiedzieć, żebyście najpierw przesłuchali moich opracowań, a dopiero potem sięgnęli po lekturę. Czytanie jest wtedy dużo przyjemniejsze. Ale wracając, właśnie dzięki temu, że nauczyłem się porzucać książki po 50 stronach, przeczytałem całkiem sporo publikacji od początku do końca. Jak to możliwe? Przede wszystkim pogodziłem się z tym, że jakaś książka może mi się nie podobać. Jeśli po około 50 stronach tej chemii nie ma, no to po prostu trzeba się rozstać. Odkładam więc książkę, oznaczam ją sobie w głowie jako nie dla mnie i sięgam po następną. I mam wrażenie, że dzięki temu generalnie czytam więcej, bo nie staram się na siłę przeczytać książki do końca, no bo skoro zacząłem, no to wypadałoby skończyć. Jakiś czas temu zrobiłem ankietę na YouTubie i zapytałem Was, ile książek znajduje się na Waszej półce wstydu, czyli ile książek czeka na swoją kolej do przeczytania. I wygląda na to, że zdecydowana większość z was ma tak dużo publikacji odłożonych na później, że właściwie trudno to już zliczyć. Mam przypuszczenie, że przynajmniej część z was nie zabiera się za te książki albo dlatego, że jesteście w trakcie czytania innej, z którą długo się męczycie i nie możecie jej skończyć, albo czujecie przymus, że jak już zaczniecie coś czytać, no to musicie dokończyć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie musicie skończyć każdej książki, którą zaczęliście czytać. Przeczytajcie te 50 stron, i jak się wam nie spodoba, to odłóżcie ją i weźcie następną, może ta inna wam podpasuje. Może powiecie, no dobra, niby można odłożyć książkę, ale w sumie to, to trochę tak głupio. No bo jak dostaliśmy książkę w prezencie, to ktoś się wykosztował, więc wypada to przeczytać. Albo co gorsza, sami wydaliśmy nasze ciężko zarobione pieniądze, więc nieprzeczytanie byłoby wyrzuceniem kasy w błoto. Wydaje mi się, że pewnym rozwiązaniem tego problemu mogłyby być wersje demonstracyjne książek. Za czasów mojego dzieciństwa na porządku dziennym było wydawanie gier wideo w wersji demo. Gracze mieli ograniczony dostęp do funkcji i zasobów gry, ale mogli zapoznać się z rozgrywką czy przejść kilka pierwszych misji. Innymi słowy, dzięki wersjom demo można było sprawdzić, czy dany tytuł nam podpasuje i czy będziemy chcieli kupić pełną wersję. I moim zdaniem, wersje demonstracyjne książek sprawdziłyby się idealnie. Jak miałoby to wyglądać? Wyobraźcie sobie, że zarówno na książce, jak i w księgarniach internetowych czy na stronach wydawnictwa znajdowałyby się kody QR do darmowych fragmentów książek. Ale nie kilka stron, z których i tak nic nie wynika, ale kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt stron, które miałyby być reklamą danej pozycji. I jeśli przeczytacie dany fragment i uznacie, że chcielibyście więcej, to będziecie mogli zakupić pełną wersję książki, czy to w księgarni, czy z linków znajdujących się w darmowych fragmentach. Oczywiście mam świadomość, że nie jest to rozwiązanie idealne, a skutki takich darmowych fragmentów mogą być trudne do przewidzenia. Z jednej strony może dojść do zmniejszenia rynku książki, bo pewne publikacje nie zdołają zainteresować czytelników i zwyczajnie się nie sprzedadzą, co przyniesie straty wydawcom i autorom. Z drugiej jednak strony może być wręcz odwrotnie, bo ludzie dużo chętniej zdecydują się na zakup konkretnej książki, jeśli będą mieli wgląd w zawartość. Poza tym w tym przypadku może zadziałać reguła wzajemności, czyli technika psychologiczno-socjologiczna, która w dużym uproszczeniu zakłada, że jeśli otrzymamy coś od kogoś, to wypadałoby to odwzajemnić. A z trzeciej jeszcze strony, wersje demo mogą sprawić, że generalnie poziom literacki wydawanych książek się podniesie, bo ludzie chętniej zakupią książki ciekawsze i lepiej napisane, a oleją te, które pozostawiają sporo do życzenia. Gdyby kiedyś przyszło mi do głowy napisać i wydać własną książkę, to chciałbym, żeby w sieci dostępna była właśnie wersja demo mojej powieści, czy to w formie e-booka, czy audiobooka. Wszystko po to, żeby każdy mógł zapoznać się z treścią i stylem mojego pisania i wtedy zdecydować, czy chce więcej, czy raczej go to nie interesuje. Podsumowując, uważam, że nie każdą lekturę trzeba przeczytać. Świat się nie zawali, jeśli sięgniecie po streszczenie czy opracowanie. Co najwyżej będziecie mieć trochę trudniej na lekcjach czy na maturze. Mimo to uważam też, że lekturze, tak jak każdej innej książce, trzeba dać szansę i po prostu przekonać się, czy dana pozycja Wam odpowiada, czy też nie. A przy okazji, dobrze jest wyzbyć się przymusu do czytania każdej rozpoczętej książki, bo to może sprawić, że będziecie czytać jeszcze więcej. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o moim pomyśle książek w wersji demo. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne filmy? już niebawem.